Yeah.
Chodź! Prezentuj, lej!
Marsz! Marsz! Raz! 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 Wasz
Na ramię, brań! Do nogi, brań! Poszli! Musimy uciąć. Ojczyzna to trzy rzeczy wspólne. Wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć. Ojczyzna to słowo święte dla Polaków. Słowo symbol, dziś jakby trochę mniej ważne, trochę zapomniane. Dla mnie i wielu z nas ojczyzna to miejsce, gdzie się urodziliśmy i wychowali. Gdzie mieszkali nasi przodkowie, pradziad, dziadek, a teraz my i nasze rodziny. Ojczyzna to też kultura, według której byliśmy wychowani. Przekazywana z pokolenia na pokolenie, tworzona przez lata. Każdy człowiek powinien być świadomy, czym jest dla niego ojczyzna. Powinien ją szanować i nie wstydzić się jej. Musimy być patriotami wobec naszej ojczyzny. Musimy też pamiętać o tych, którzy cierpieli, zginęli za ojczyznę, abyśmy dzisiaj mogli się cieszyć z nieskrępowanej wolności i polskości. Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać wszystkich na gminnych uroczystościach święta odzyskania niepodległości, najważniejszego święta narodowego związanego z odzyskaniem przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów niepodległości. Święta, które od lat również w naszym mieście ma szczególnie uroczysty przebieg. Serdecznie witam Janusza Koniecznego, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, obecnie również wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Serdecznie witam. Witam radnych do powiatu, panią Grażynę Skolarczyk oraz pana Jana Kelczara. Witam radnych Rady Miejskiej w Rymanowie na czele z panem Henrykiem Smolikiem, przewodniczącym Rady. Witam moich najbliższych współpracowników, pana Jana Materniaka, pana Marka Benara, sekretarza oraz panią Bernardę Łożańską, skarbnika gminy Rymanów. Witam pana Jana Kilara, prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Krośnie. Witam pana majora Artura Fijałkowskiego, który reprezentuje dowódcę 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Witam komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie, Krzysztofa Łopuszańskiego. Witam pana Kazimierza Cetnarskiego, który kieruje grupą młodzieży, która dała nam taki piękny pokaz muszty paradnej. Witam księży na czele z księdzem proboszczem parafii świętego Wawrzyńca w Rymanowie, księdzem proboszczem jest Mieczysławem Szostakiem. Witam poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, organizacji społecznych, szkół i zakładów pracy. Witam dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów i kierowników zakładów i jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkich innych firm i zakładów pracy. Witam sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli z terenu gminy Rymanów. Witam obecne media oraz wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, 11 listopada, choć przypada na jesienną porę roku, to jest dniem niezwykle radosnym w kalendarzu rocznic naszej ojczyzny. Symbolicznie w tym dniu świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Symbolicznie, gdyż przecież z dnia na dzień nasz kraj nie powrócił na mapę Europy. Odzyskanie niepodległości było procesem, który rozpoczął się praktycznie z momentem wybuchu I wojny światowej i trwał po jej zakończeniu. To działania dyplomatyczne ostatecznie przypieczętowane podpisaniem Traktatu Wersalskiego w 1919 roku sprawiły, że Polska powróciła na mapę Europy i została uznana przez wszystkie liczące się kraje,
a przygotowanie wojskowe pomogło zachować młodą niepodległość w wygranej wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga do Warszawy, gdzie przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej. Nastąpiło rozbrajanie wojsk niemieckich i ich stopniowe wycofywanie na zachód. Zaczęła powstawać wolna, suwerenna administracja państwowa. Dziś, po 96 latach, chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Marszałek Piłsudski mówił tak: naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Winniśmy czynić starania, by ojczyzna nasza nigdy w naszej świadomości nie umarła, a to zależy od nas i kolejnych pokoleń. W dniach rocznicowych odradza się w nas indywidualnie i zbiorowo polski romantyzm. W codziennym życiu musimy jednak być pozytywistami. Roman Dmowski napisał kiedyś: jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca oraz przyzwoite życie to patriotyzm XXI wieku. Na co dzień rolą władz samorządowych jest organiczna praca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, na rzecz unowocześniania naszej gminnej wspólnoty. Kończy się 4-letnia kadencja samorządowa 2010-2014. Okres ten można uznać za dobry dla naszej gminy. Dzięki zgodzie i dobrej współpracy myślę, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Zrealizowanych zostało wiele zadań, na które mieszkańcy czekali wiele lat. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobra współpraca burmistrza z Radą Miejską, sołtysami i innymi przedstawicielami wspólnot lokalnych. Przecież od kłótni i bezprzedmiotowych sporów nie przybyłoby ani pieniędzy, ani inwestycji dla naszej gminy. W strategii rozwoju gminy na lata 2014-2020 zapisane są kolejne inwestycje do realizacji. Strategia ułatwi też w przyszłości planowanie inwestycji kolejnym kadencjom władz samorządowych. Nasza gmina w rankingu tzw. Złotej Setki Gmin Podkarpacia, organizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w dwóch kolejnych latach, 2013 i 2014, znalazła się na czele wśród gmin powiatu krośnieńskiego ziemskiego. Za ten trud, ale i dobry czas dla naszej gminy dziękuję radnym oraz mieszkańcom naszej uzdrowiskowej gminy, którzy byli zaangażowani zawodowo i społecznie na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. Szanowni Państwo, dziś ojcowie niepodległości Polski patrzą na nas z góry i pewnie oceniają, co robimy z krajem, któremu przywrócili wolność. Nie chcielibyśmy, żeby się na nas zawiedli. Dziś jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem. Gdy myślę o poświęceniu poprzednich pokoleń, nabieram przekonania, że nie możemy zmarnować tej szansy, jaką dzisiaj posiadamy. Żebyśmy kiedyś nie powiedzieli: mądry Polak po szkodzie, a tak może być, kiedy niszczyć nas będą wzajemne spory i kłótnie oraz partykularne partyjne interesy. Samorząd gminny powinien być wolny od tego wszystkiego. Dobro naszych mieszkańców winno być ponad wszystko. Taka jest w mojej ocenie idea służby publicznej. 16 listopada, w najbliższą niedzielę, odbędą się wybory samorządowe, do udziału w których wszystkich uprawnionych mieszkańców zachęcam. Z okazji dzisiejszego święta Państwu tu obecnym na uroczystości oraz mieszkańcom naszej gminy w imieniu władz samorządowych składam najserdeczniejsze życzenia. Życzę, byśmy byli dumni z naszej historii oraz dziedzictwa, jakie zostawili nam po sobie nasi przodkowie. Cześć i chwała tym, co wywalczyli Polsce wolność. Niech żyje Polska. Dziękuję. Wojskowej, biorąc przykład z patrona naszej szkoły,
i tradycji Towarzystwa Gimnastycznego Soku ślubujemy kształtować postawę patriotyzmu, przywiązania do tradycji naszego narodu, darzyć szacunkiem wszystkich ludzi, być wrażliwym wobec potrzebujących, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, być pilnym, ambitnym i uczciwym, dbać o dobry wizerunek naszej szkoły. Ślubujemy, tak nam dopomóż Bóg. Ślubujemy, tak nam dopomóż Bóg. O, ślubowani! Uczniowie, stąd! Do hymnu szkolnego. Soku w Rymanowie i nauczycieli klas wojskowych, dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie oraz zarząd PTG Soku Rymanów nadaje dnia 11 listopada 2014 roku stopnie Sokole uczniom klas wojskowych, którzy systematycznie biorą udział w zajęciach wojskowych, pracują społecznie i reprezentują szkołę i Towarzystwo Soku na forum gminy, powiatu i województwa. Stopnie Sokole otrzymują starszy druh Łądka Patryk, Wojtowicz Artur, Wróbel Karolina, Samborowski Patryk, Liszka Kinga, Zajdel Paula, Janicki Dariusz, Litwin Natalia, Puszkarska Agnieszka, Zygmunt Justyna, Wojdyła Marlena. Druh drużynowy Gaworecki Dawid, Richardczyk Jakub, Tutak Kamil, Krówka Łukasz, Kiełbasa Katarzyna, Piszko Adrian, Kuźniar Adrian, Waliczek Katarzyna, Szpiech Paulina, Halwarowski Robert, Wojtasik Artur, Potasiewicz Kamil. Zrób! Marsz! Do wręczenia stopni zapraszam pana burmistrza Wojciecha Farbańca, majora pana Artura Fijałkowskiego, pana pułkownika Roberta Przybyłę i sokolnika Bogdana Rajchla. Zapraszam państwa.
panów jeszcze o pozostanie, bo jeszcze druga grupa. Zwrot! Marsz! Stopień starszy druh drużynowy, Bieleń Michał, Kuczma Maciej, Kunicki Dawid, Różowicz Kinga, Wajda Maciej, Marcin. I druh zastępowy, Litwin Adrian, Litarowicz Joanna, Szałankiewicz Gabriela i Barć Konrad. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczystej Akademii przygotowanej na szczególną okazję, jaką jest Narodowe Święto Niepodległości. 96 lat temu nasza ojczyzna po wielu latach niewoli rosyjskiej, pruskiej i austriackiej znów stała się wolnym państwem. Polacy dzięki swej niezłomności oraz bohaterstwu wywalczyli wolnie na dzisiejszą okazję. Program zaktuowany Przysięgaliśmy na orła i na krzyż przygotowany został przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, a program ten przygotowywany był pod opieką nauczycieli Beaty Suwały-Szczechowskiej, Stanisława Penara, Urszuli Pelczar oraz Dominiki Góry-Rygiel. Życząc Państwu niezapomnianych wrażeń, zapraszam do obejrzenia programu zatytułowanego Przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Przed Państwem niezmiernie miło mi jest zaprosić na scenę młodzi artyści Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Pytasz mnie, co właściwie Cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szarę góry. Czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem Ci? Może to,
lecieć ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd. Listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy i świata. Ale przede wszystkim był przełomowym momentem w dziejach Polski. Po długich latach niewoli i powstańczych zrywach wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona chwila. Dnia 10 listopada 1918 roku z więzienia w Magdeburgu do kraju powrócił Józef Piłsudski. A 11 listopada wieczorem Rada Regencyjna przekazała w jego ręce władzę wojskową. W miastach i wsiach wyciągano biało-czerwone flagi. Rozbrajano wojska okupacyjne, radowano się z odzyskania niepodległości. Tego właśnie dnia narodziło się niepodległe polskie państwo. Jędrzej Moraczewski, późniejszy premier II Rzeczpospolitej, świadek tamtych wydarzeń, tak pisał: niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo. Cztery pokolenia nadaremnie na tę chwilę czekały. Piąte doczekało. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Kłani wędrują, strzelcy maszerują. Thank you.
Wolność nie jest dana raz na zawsze. Polsce przyszło jeszcze wiele razy o nią walczyć. Kolejna wielka próba dla polskiego narodu nadeszła już w 1939 roku. Nasz kraj padł ofiarą dwóch agresorów, Niemiec i Związku Radzieckiego. Rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii świata. Pochłonął ponad 50 milionów istnień ludzkich, w tym ponad 6 milionów Polaków. Nasi rodacy znów stanęli w obronie ojczyzny. Patriotyzm nie pozwolił być biernym. Walczyli w bitwach kampanii wrześniowej. Byli bestialsko mordowani w Oświęcimiu, Majdanku, Dachau, Katyniu, Charkowie i Twerze. Umierali na barykadach Powstania Warszawskiego. Oddawali życie także w walce z sowietyzacją Polski jako żołnierze wyklęci. Mieli być zapomniani, pozbawieni nawet własnych grobów. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strugi deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo twe nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu. Ale swój los przyrzekaliśmy rzucić na nie, by swoje życie jak przeszkodę móc przeskoczyć. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w życiu barwy. Na polską biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno się czasem z twoją wolą zgodzić, panie. I stać spokojnie, gdy ofiarne płoną stosy. Ale swój los przyrzekaliśmy rzucić na nie, by swoje życie jak przeszkodę móc przeskoczyć. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te największe w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. I zwyciężymy, jeśli zwycięstwo dasz nam, panie. Przyjmiemy klęskę, jeśli taka twoja wola. Tylko daj w godzinie próby nam wytrwanie. Gdy upadniemy, zawsze pozwól powstać z kolan. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Walka o demokratyczną Polskę trwała długo. Przybierała różne formy i metody.
Dopiero rok 1989 odmienił los nas wszystkich. Miał decydujący wpływ na przemiany w całej Europie. Jak to się stało? Zapraszamy na krótki film, który opowie o dziejach polskich po 1945 roku. Film został przygotowany i zmontowany przez uczniów naszej szkoły. Zapraszam. Jałta. Początek 1945 roku. Zdradzona przez sojuszników Polska dostaje się pod wpływy sowieckiego imperium. Desperackie zrywy robotników Poznania 56, Gdańska 70, Radomia i Ursusa 76 nie zburzyły spokoju demokratycznej Europy, podobnie jak zryw robotników Berlina w 1953 roku, Budapesztu 1956 roku, czy Czechosłowacji w 1968 roku. W 1956 roku na listach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego było 6 milionów podejrzanych politycznie osób, co piąty obywatel. Tego nikt nie przewidział. Polak zostaje papieżem. Przybiera imię Jan Paweł II. Syn polskiej ziemi, a zarazem ja. W ósmym miesiącu pontyfikatu papież Polak odwiedza ojczyznę. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Rok później przez Polskę przetacza się nowa fala strajków. Ale tym razem ważniejsze od chleba stają się żądania prawdy, poszanowania ludzkiej godności, wolności zrzeszania się. Tym razem nie padają strzały, choć wypadki grudnia 1970 roku wciąż są żywe. The Academy has decided about the Nobel Prize in Literature this year, and the prize has been awarded to the Polish writer Czesław Miłosz. Cudu, ciąg dalszy. Czesław Miłosz, którego twórczość była objęta całkowitym zakazem cenzury, otrzymuje literacką nagrodę Nobla. Maja 1981 roku ten, który dodał Polakom odwagi, staje się celem zamachowca. Miesiące później na konferencji PZPR padają złowrogo brzmiące słowa. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Tak między innymi odczytałem wiele głosów w dyskusji zjazdowej. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Dwa miesiące później. Zebrani w Gdańsku na pierwszym zjeździe delegatów NSZZ Solidarność
przesyłają robotnikom Albanii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną, 10-milionową organizacją pracowników powołaną w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą się mogli spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń. Odpowiedź była prawie błyskawiczna. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. W Wujku ginie 9 górników. 28 grudnia upada ostatni strajk w kopalni Piast. Tym razem Stany Zjednoczone upominają się nie tylko o prawa człowieka. Wprowadzają sankcje gospodarcze wobec PRL i ZSRR, uznając ich odpowiedzialność za stan wojenny. W chwili ukazania się styczniowego numeru miesięcznika Time, Wałęsa, Człowiek Roku, jest uwięziony razem z 5000 innych działaczy Solidarności. Natychmiast powstają przy kościołach komitety pomocy więzionym, internowanym i ich rodzinom dociera pomoc z zagranicy. Ci przywódcy związku, którzy zdążyli ukryć się przed represjami, powołują tymczasową komisję koordynacyjną, ogólnopolską, podziemną strukturę oporu. Społeczeństwo nie daje się spacyfikować. Kommt zu den bisher schwersten Zusammenstößen seit Verhängung des Kriegsrechts. Gestapo, Gestapo, ruft die Menge, leistet aber noch keinen aktiven Widerstand. Trzeciego maja ZOMO atakuje wychodzących z kościołów. Ponownie władza przerywa połączenia telefoniczne i wprowadza godzinę milicyjną. Trzydziestego sierpnia, w rocznicę podpisania porozumień, ZOMO używa broni palnej. Padają zabici, a 5000 osób jest aresztowanych. W październiku w Nowej Hucie funkcjonariusz SB zabija 20-letniego Bogdana Włosika. W listopadzie umiera sowiecki przywódca Breżniew. Dwa dni później Wałęsa zostaje zwolniony z internowania, a w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia zostają zlikwidowane obozy internowania. Część robotniczych przywódców nadal jednak pozostaje w więzieniach.
maju kilka tysięcy osób żegna zakatowanego przez milicję syna opozycyjnej działaczki. To zemsta za to, że Solidarność wciąż żyje. Do końca stanu wojennego ukazywało się ponad 2700 czasopism, ponad 5500 wydawnictw, sama tylko Nowa, największe podziemne wydawnictwo, do 1989 roku wydawała średnio raz na dwa tygodnie nową książkę w nakładach od 2000 do 12000 egzemplarzy. Działało podziemne radio, latające uniwersytety. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. XVI czerwca rozpoczęła się druga pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. Najboleśniej czują cierpli smak zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozbawienia wolności. Odbyły się oficjalne spotkania z władzami, w tym dwukrotnie z Wojciechem Jaruzelskim i nieoficjalne z Lechem Wałęsą. Hej, Wałęsa! Hej, Wałęsa! 5 października Wałęsa otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla. Tworzy się na niewyobrażalną skalę podziemne życie kulturalne. W prywatnych domach występuje tak zwany teatr domowy. Odbywają się koncerty, wieczory literackie, projekcje filmowe. W kościołach odbywają się spektakle teatralne, wieczory poetyckie, wystawy. Aktualności. Wolna Europa, BBC, Głos Ameryki, zagłuszany w kraju, informują świat o wydarzeniach w Polsce. I znów odpowiedź reżimu. W październiku zamordowany zostaje kapelan Solidarności, ksiądz Jerzy Popiełuszko. 3 listopada żegna go ćwierć miliona osób. Minister Spraw Wewnętrznych zapowiada wprawdzie zwolnienie wszystkich więźniów politycznych, ale aresztowany zostaje ukrywający się dotąd jeden z przywódców Solidarności, Zbigniew Bujak. Zbigniew Bujak.
trzecia papieska wizyta, między innymi w Gdańsku, staje się demonstracją siły zdelegalizowanej od 6 lat Solidarności. Świecie. Już w styczniu Gorbaczow ogłasza krytykę Breżniewa, wzywa do reform i otwartości w życiu publicznym, zwalnia 140 więźniów politycznych, w tym Sacharowa. W listopadzie potępia Stalina. Rok strajków. W Nowej Hucie, kopalniach, stoczniach Szczecina i Gdańska. Mimo determinacji nie udało się zalegalizować Solidarności. Oświadczenie. Zdecydowaliśmy się na podjęcie suwerennej decyzji o opuszczeniu stoczni bez uzgodnień z władzą, której postawa uniemożliwiła porozumienie. Prowadzący nowe grupy w imieniu stoczni gdańskiej wygraliśmy sprawę bezcenną. Po kilku latach bierności i poczucia beznadziejności polskie społeczeństwo ożywa. Nie rezygnujemy z walki o NSZZ Solidarność. Mimo braku legalizacji Solidarności rozpoczynają się bezprecedensowe w historii Europy obrady Okrągłego Stołu. Przechodzimy z daleka, jedni i drudzy. Droga przed nami długa i wyboista. Wyniki naszych prac niepewne. Wszyscy Polacy będą nas rozliczać z każdego słowa i z każdej decyzji. Z braku decyzji także. Przez Zespół do Spraw Pluralizmu Związkowego podpisy złożyli współprzewodniczący. Ze strony koalicyjno-rządowej Aleksander Kwaśniewski, Solidarnościowo-Opozycyjnej Tadeusz Mazowiecki, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Konrad Sosnowski. W sierpniu polski parlament wybiera pierwszego po wojnie niekomunistycznego premiera. Zostaje nim Tadeusz Mazowiecki. Za wyborem głosowało 378 posłów, przeciw wyborowi 4, wstrzymało się od głosowania 41 posłów. Trzy tygodnie później powstaje pierwszy niekomunistyczny rząd. Musieliśmy to spłacić dług. Zawsze byliśmy tak przy Ojcu Świętego podtrzymywani, zwłaszcza przez te ostatnie lata. I staraliśmy się dojść do tego w drodze zrozumienia i dialogu, tak właśnie jak Ojciec Święty to do nas podtrzymał. Jeśli powiedziałabym tak, proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Niech zmogił żołnierzy naszych poległych na polach całego świata powstanie Wielka Polska. Polski, Ziemi Polskiej!
może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Żyjemy w wolnym kraju, ale to nie oznacza, że patriotyzm jest przebrzmiałym, przestarzałym pojęciem. W rzeczywistości przeżytkiem jest przekonanie, że patriotyzm jest już nam dziś niepotrzebny. Obecnie najważniejszym przejawem patriotyzmu jest troska o rodzinę. O solidne, obejmujące także wymiar patriotyczny, wychowanie młodego pokolenia, a także zwykła, uczciwa praca na co dzień. Roztropne zaangażowanie się w życie lokalnej społeczności, docenianie otaczającego nas piękna, mocno bijące serce w ważnych momentach, których ostatnio nasi rodacy sporo nam dostarczali. Dowodem naszego patriotyzmu jest również to, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu i w tej wspólnocie uczestniczymy w obchodach naszego pięknego, wyjątkowego święta. Było ciemno,
Więc niewiele co widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno. Wiem, że z pochyloną głową stałam tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos. Podejdź bliżej. Więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. Już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, posłuchałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój światopogląd celny. Więc to nie był wróg na pewno, bo nad głową, tuż nade mną wciąż słyszałam ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą. Ty to masz szczęście, twój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni, twój kraj szczęśliwy. Było ciemno, więc nie mogłam stwierdzić, komu pomyliły się epoki lub stulecia. Było ciemno. Może to Mickiewicz, jaki, bo tak sprawnie romantyczną wiarę krzesał. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś pluł dużo wza, gdzieś za planety spada i groby przecieka. Ale skąd by? Wiedział, że na jego słowo ktoś tu jeszcze może czekać. Teraz w modzie nie Norwidy, filozofie okrypidy. Więc czyj ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Było ciemno. Sama nie wiem, jak do domu prosto szłam i do siebie. Było ciemno. A ja czułam się jak w niebie. A dlaczego? Nie wiem, nie wiem. Z pochyloną głową ja nie zwariowałam, lecz jak dziecko powtarzałam ten głos, ten głos, ten głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście, mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni, mój kraj szczęśliwy. Zobaczyliście Państwo w wykonaniu uczniów zespołu szkół publicznych w Rymanowie.
A program ten nie powstałby, gdyby nie opieka nauczycieli. Do tak wspaniałej oprawy dzisiejszego święta przyczynili się wraz z uczniami pani Beata Szczechowska, pan Stanisław Penar, pani Urszula Pelczar oraz pani Dominika Góra-Rygiel. Uczniów do przyrzeczenia i musztry paradnej przygotował pan Kazimierz Cetnarski. Słowa podziękowania kieruję również do absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rybanowie Adriana Ślusarczyka i Adriana Litwina. Wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. A już za chwileczkę zapraszam do wysłuchania koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Koloryt, działającego przy naszym ośrodku. Za chwileczkę przed Państwem chór Koloryt wraz z prowadzącą panią Iwoną Tylką.